ci zrobiła? Nad 17-letnią Idą znęca się ojciec alkoholik. Nastolatka wstydzi się siniaków po pobiciu. Pijany ojciec dziewczyny awanturuje się w szkole. Idę! Wszedłem tylko po córkę. To jest mój ojciec? W momencie mamy trening. Chciałabym, żeby ojciec umarł. 18-letnia Magda ma starszego narzeczonego, w którym jest bardzo zakochana. Mężczyzna jest oszustem. On by mnie nigdy nie skrzywdził. Jestem pewna, że to jest ten sam mężczyzna, przez którego moja była uczennica próbowała się zabić. Stary, jestem totalnie spłukany, ale mam za to fajną laskę na zbyciu. 18. Nieprawda. O Jezu, co się ze mną dzieje? Mężczyzna chce wykorzystać dziewczynę do spłaty długów. Jego kolega chce zgwałcić nastolatkę. Magda Staszak, uczennica klasy trzeciej B liceum, od kilku miesięcy spotyka się z dużo starszym od siebie mężczyzną i jest w nim bardzo zakochana. Magda nie wie, że jej narzeczony ma problemy finansowe i zamierza wykorzystać ją do spłaty długów. No nieważne, podobno przychodzą tam same szychy, no więc nie można wyglądać byle jak. Kurde, zapomniałem ci powiedzieć. No co ty, Adi? Nawet mi nie mów. No nie możemy iść do tej restauracji dzisiaj, bo umówiłem się z kumplem. No ale że niby dlaczego? No bo, kochanie, to jest taki ważny kumpel i wiszę mu trochę kasy, ale jak cię zobaczy, to na pewno mu wszystko odpuści. No ta, miała być kolacja ekskluzyw, a będzie wieczór z twoim kumplem. No nie gniewaj się. Dobra, wybaczam ci. Pa, kochanie. Pa. No cześć. Tak, widzimy się dzisiaj. No właśnie, tu jest problem, bo nie mam tej kasy. Stary, jestem totalnie spłukany, ale mam za to fajną laskę na zbyciu. 18. Tylko przeze mnie śmigana. Blachara. Słucham? Jesteś jak te wszystkie laski, co lecą na kasę i furę. Sama jesteś blachara. Lepiej patrz. Oświadczył mi się i ożeni się ze mną, jak tylko zrobię maturę. Jasne, to jest jasne. Poważny koleś. Tak sobie powtarzaj, tak. Dyrektorka Maria Borkowska chce porozmawiać z Magdą i ostrzec ją przed chłopakiem, z którym się spotyka. Kilka lat temu przez tego mężczyznę jedna z uczennic próbowała popełnić samobójstwo. Co się teraz dzieje? Widzi pani, no wychodzę za mąż. A nie jesteś za młoda? Nie, po maturze oczywiście. Słuchaj, ten mężczyzna, który cię dzisiaj przywiózł do szkoły... No, to jest właśnie mój przyszły mąż, Adrian. 3 lata temu jedna z naszych uczennic próbowała się przez niego zabić. Co? To niemożliwe. Coś się chyba pani pomyliło. Proszę cię, nie denerwuj się, tylko no, uważaj na niego. Mój Adrian jest najlepszy na świecie. On by mnie nigdy nie skrzywdził. No dobrze, idź już. Jestem pewna, że to jest ten sam mężczyzna, przez którego moja była uczennica próbowała się zabić. Nie wiem, co jej zrobił, bo nie chciała powiedzieć. Potem zmieniła szkołę. Rodzice powiedzieli tylko, że to bardzo zły człowiek. Magda jest dorosła. Ale w tej sytuacji wydaje mi się, że muszę porozmawiać z matką. Słuchaj, ale one naprawdę mają rewelacyjny kolor. Fajne, nie? No. Maria Borkowska martwi się o Magdę. Dziewczyna jest zapatrzona w narzeczonego i nie wierzy dyrektorce. Dlatego nauczycielka postanawia porozmawiać z mamą uczennicy. Dzień dobry, ja byłam umówiona z panią Borkowską. Proszę bardzo. Dzień dobry. Borkowska. Mama Magdy, miło mi. Poprosiłam panią o rozmowę, bo niepokoję się o Magdy. Chodzi o ten sprawdzian z geografii? Nie, chodzi o chłopaka Magdy. Proszę, może usiądźmy na chwilę. Świetny mężczyzna, nie uważa pani? Jak dobrze go pani zna? No, to jest przyzwoity biznesmen, szanowany. Poza tym ma dobry samochód, świetnie się ubiera. A tak między nami świetny mężczyzna, bardzo przystojny. Taki wymarzony kandydat na zięcia, co? Prawda. Parę lat temu w naszej szkole zdarzyła się pewna dość przykra historia. Jedna z naszych uczennic próbowała popełnić samobójstwo. No ale co to ma wspólnego z moją Magdą? Ta dziewczyna zadawała się wtedy z narzeczonym pani córki, a jej rodzice twierdzili, że to on doprowadził ją do takiego stanu. Nie, to jest jakiś absurd.
Ja nie znam szczegółów, ale wydaje mi się, że trzeba by się było przyjrzeć lepiej temu mężczyźnie. Ja nie chcę, żeby skrzywdził Magdę. Ale wie pani co, ja nie wiem, o co pani chodzi. Sama pani powiedziała, że nie zna pani żadnych szczegółów. To jest świetny mężczyzna, ja nie pozwolę tak o nim mówić. Jeżeli pani nie ma żadnych konkretnych informacji w tej sprawie, ja uważam naszą rozmowę za zakończoną. Może się wydawać, że to świetny mężczyzna, ale pozory czasami mylą. To pani się myli. Do widzenia. Do widzenia. Ja nie dam słowa złego na Adriana powiedzieć. To jest świetny facet. Sama bym się za niego wydała, gdybym była młodsza. Moja córka nie mogła lepiej trafić, a ta cała pani wicedyrektor jest po prostu zazdrosna. Licealistka z klasy 2B, Ida Piątek, jest już w domu po lekcjach. Wspólnie z mamą czekają na ojca Idy, który spóźnia się już 3 godziny. Boją się, że wróci pijany i będzie się awanturował. Mężczyzna jest alkoholikiem, nie pił przez 2 lata, jednak niedawno wrócił do nałogu. Po co ja w ogóle gotuję? Idzie. Rany boskie, jaki pijany. Mamo, nie wpuszczaj go do domu. Nie bój się, idź. Proszę cię, idź do swojego pokoju. Idź i nie wychodź, choćby nie wiem, co się działo. Znowu piłeś. Bo mnie w robocie źle wylali strop, wszystko się ugina i teraz na mnie, na kierownika zrzucają, że to niby ja taką decyzję wylałem. Do lania betonu. Rzeczywiście. Od razu nie wydałeś? Umyj się, odgrzeję ci obiad. Tam twój obiad! Co tam robiłeś? Nie pyskuj, idiotko. Zabiję cię i chociaż w domu będę miał święty spokój. Co pusz, co pusz? Ja tylko pyskujesz i pyskujesz. Zostaw mamę! Nie wtrącaj się, gówniaro, bo też oberwiesz. Co ty sobie uczynisz? Wyżywasz się na niej, bo wiesz, że nie może ci oddać. Powiedziałem, nie pyskuj! Proszę cię, idź z domu. Idź do koleżanki. Chodź ze mną, proszę cię. Idź i nie denerwuj mnie. Ida jest bardzo zdenerwowana. Nie wie, jak nakłonić mamę do porzucenia ojca. Nie chce ciągle uciekać przed nim z domu, kiedy wraca pijany i bije ją i mamę. Mam tego dosyć. Tych awantur, straszenia, że nas pozabija, czekania i zastanawiania się, jaki wróci. Czy trzeźwy, czy pijany. Cały czas proszę mamę, żeby go zostawiła. Żebyśmy odeszły od niego. Ale dlaczego ona nic z tym nie chce zrobić? Chciałabym, żeby ojciec umarł. 18-letnia Magda Staszak spędza wieczór z chłopakiem i jego kolegą. Dziewczyna nie wie, że jej narzeczony zamierza wykorzystać ją do spłaty długów, jakie zaciągnął u kolegi. Mężczyzna ma nadzieję, że Magda z miłości do niego zgodzi się na wszystko. Warunki też to masz niezłe. Kurczę, malutka, ale jesteś laska, powiem ci. Chłopaki się pewnie ładnie za tobą oglądają, co? Ale to nie jest twoja sprawa, czy się oglądają. Kochanie, bądź dla niego trochę milsza. Mówiłem ci, że wiszę mu trochę kasmu. Wiesz co, Adrian? Skocz mi po fajki do samochodu, dobra? Zostawiłem. A, dziękuję, dziękuję. Co robisz? Ale co? Ale czemu? Co ty robisz? Nie denerwuj się. Przestań, bo powiem Adrianowi. Słuchaj, malutko, nie wiem, czy wiesz, ale Adrian ma problemy i wiesz, i ty możesz mu pomóc. Ale czego chcesz? No, żebyś była dla mnie miła. To zabierz rękę z mojego tyłka. Nie bardziej miła, powiedz. Zostaw mnie, czego chcesz? Prześpisz się ze mną, a jego problemy znikną, okej? Okay? Zapomnij. Słuchaj, kochasz go czy nie? Powiedz mi. Świnia! Magda Staszak jest oburzona, że mężczyzna zaproponował jej seks w zamian za długi narzeczonego. Chce jak najszybciej powiedzieć o wszystkim Adrianowi. A on mnie tam obmacuje, oblech jeden. Madziu, spokojnie. Powiedział, że jak się z nim prześpię, to twoje problemy znikną. Wiedziałeś o tym? Nie no, coś ty. Nie zrobię tego, Adrian. Nie będę z nim spać dla ciebie. Ale przestań, Magda, jak możesz tak mówić? W życiu bym cię o coś takiego nie poprosił. No ale myślałam... Ale jak w ogóle mogłaś o czymś takim pomyśleć? No bo zostawiłeś mnie tam, a on mówił tak, jak gdybyś o wszystkim wiedział. Wiesz co, Madziu, ja cię tak bardzo kocham, a ty mnie oskarżasz o takie rzeczy? No przepraszam, Adi. Myślałem, że sobie ufamy. Tak? Idziemy. Poczekaj na mnie na dole. Ale co ty chcesz zrobić? Jak to co? Koleś pożałuje, że się do ciebie przystawiał, tak? Jak mogłam pomyśleć, że Adrian chce mnie wykorzystać? Głupio mi, że oskarżyłam go o coś takiego. On mnie tak bardzo kocha i w życiu by mnie o coś takiego nie poprosił. Już nigdy w niego nie zwątpię. No to zajebiście.
Myślałem, że Magda mi pomoże. Ja jej kwiatki, czekoladki, ubrania, kolacje, perfumy. Traktuję ją jak księżniczkę, ona dla mnie nic nie zrobi? Głupia dupa. Stary, ale ty jesteś debil. Narzeczony licealistki jest wściekły, że dziewczyna mu nie pomogła. Był pewien, że się uda. Albo laska, albo kasa, albo szykuj sobie garnitur do trumny. Spoko, załatwić inną dziewczynę. Inna mnie nie interesuje, rozumiesz? Ta jest fajna, podoba mi się, jest zajebista. Okej. Okay. Wystawię ci ją. No to się śpiesz. Masz czas do jutra. A kluczyki. Do jutra. Siedemnastoletnia Ida Piątek uciekła z domu przed pijanym ojcem. Dziewczyna nie ma się gdzie podziać, więc przychodzi do szkoły, żeby obejrzeć trening siatkówki. Zawsze chciała grać w licealnej drużynie, ale nie mogła z powodu kontuzji. O, cześć Ida, a co ty tu robisz? Lubię siatkówkę, w gimnazjum grałam w drużynie. Byłam kapitanem nawet. Naprawdę? Tak. To czemu przestałaś? Miałam kontuzję barku, musiałam zrezygnować z treningów. To niedobrze, a nie chciałabyś spróbować u nas? Myślałam o tym, ale no, widzę, że ma pan już pełny skład. Nie, no to jest trening, a do składu głównego załapują się najlepsi tak naprawdę. A w tamtym tygodniu jedna dziewczyna na treningu właśnie złapała kontuzję. Na pewno się nie wykuruje do zawodu, więc jakbyś chciała spróbować. Bardzo chętnie, mogę zacząć nawet teraz. Uważnie? Tak, szatnie mam strój. Super, no to się mi dobra, daje. To lecę. Tylko się rozgrzej jeszcze. Gramy. Tak bardzo brakowało mi siatkówki. Już zapomniałam, jak treningi i zawody pomagały mi, kiedy ojciec pił. To dla mnie szansa, żeby chociaż na chwilę zapomnieć o tym wszystkim, co dzieje się w domu. Ida cieszy się, że znów może grać. W gimnazjum była najlepszą zawodniczką, ale minęły 2 lata, odkąd przestała trenować i boi się, że się nie sprawdzi. Tutaj to ja jestem kapitanem. Wszystkie piłki wystawiasz mi, o ile się dostaniesz do drużyny. Paula, dobra, daj Paula spokój. Paula jest najlepsza, zobaczysz. Ida na serwis, proszę. Przejście, odbiór dziewczyny. Świetny serwis, szlak. Bardzo fajnie. No, serwiblok to zawsze były moje mocne strony. Proszę, jeszcze raz. Odbiór. Raz, as serwisowy, brawo. Brawo, Ida. Dziewczyny, nie spać, zwiedzać. Raz, dobra, gramy. R2. Wystaw. I raz. I dwa. Paula. Wiesz co? Staraj się atakować śródręczem, nigdy palcami. Grajcie beze mnie, mam słuchajcie. Ale dowaliłaś. Jezu, ja chciałam tylko dobrze zagrać. Piłka. Przejście. I gramy dalej. Przejście. Hop. Ona mi będzie mówić, jak ja mam ścinać? Bezczelna suka. Ledwo przyszła, już jej nie lubię. Może być sobie nawet mistrzynią świata, ale w mojej drużynie grać nie będzie. Nie wiem jak, ale ją wyautuję. Nikt nie będzie lepszy ode mnie. Paulina Kos, która jest kapitanem drużyny siatkarek, jest zazdrosna o umiejętności Idy. Do tej pory żadna dziewczyna nie mogła z nią rywalizować. Teraz Paulina czuje się zagrożona i za wszelką cenę chce się pozbyć Idy. Chcesz mnie wygryźć? No sorry za tę uwagę na boisku, ale wiesz, jak ja byłam kapitanem, to nie miałam problemu z tym. No właśnie, byłaś. A teraz nie jesteś i nim nie będziesz, rozumiesz? Skąd masz te siniaki? Starzy cię leją? Przewróciłam się na rowerze. Przestań trenować, bo się znowu przewrócisz. Yes. Czym jedziesz, bo ja 20 do Borku? Słuchaj, nie dałabyś rady mi jakoś dzisiaj przynocować? Wiesz co, nie za bardzo, nie mam gdzie niestety. Nie no, spoko. Nie wiem, co będę robić, ale na pewno nie wrócę do domu, bo ojciec mnie chyba zatłucze. Pewnie przewłóczę się po mieście. Zresztą nie pierwszy raz. Dam radę. Najważniejsze, że mam szansę dostać się do drużyny. I nie dam się tej całej Pauli.